dostałem też swoich 700 swoich autorskich zdjęć. Jesteśmy dzisiaj po to, żeby zaprezentować książkę Piotra Antoniuka Rzymskokatolickie klasztory na Ukrainie. Bardzo się cieszymy, że ta książka się ukazała dzięki wsparciu Instytutu Polskiego w Kijowie. I... Mogę sobie tak powiedzieć, tutaj w takiej, można powiedzieć, trochę rodzinnej atmosferze, ale bardzo się cieszę, że możemy zaprezentować tę książkę, dlatego że wiem, że autor, pan Piotr Antoniuk, przejechał setki, pewnie tysięcy kilometrów i odwiedził te wszystkie klasztory, które opisał później w swojej książce, przewodniku. I myślę, że dzięki temu jest naprawdę wybitnym specjalistą, ale też odkrywa przed nami te piękne obiekty, które zostały zbudowane na chwałę Pana. Ja przede wszystkim cieszę się z dzisiejszego wydarzenia i tutaj wielka wdzięczność dla autora tej książki, tego albumu też można powiedzieć. Za ten jego wielki wkład, jak wspomniała pani konsul generalna. I to są miejsca kiedyś przeznaczone na spotkanie z Bogiem, konsekrowane. I to jest bardzo ważne, że one zostaną tutaj utrwalone. Ja nawet mógłby pomylić o kraście. Краще місце для презентації цієї книжки. Я буду комбінував, напевне, по будь-яку українською, по польську, бо більшість людей дійшли, вірно, що са українцями, може, са якісь провази на радіо Дніпро, програм, який ще не задовольство не скрадив, і дні там перебував. Тому я теж був охрещений в православному, православній церкві, але для мене римо-католицька церква є надзвичайно близькою, і я ніколи не чуюся в костьолі, як в якомусь чужому.